Za 5 minut zaczynamy! My jako seniorzy mamy coś przekazać tej młodzieży. Z tego spektaklu wynikało, że Polacy nie umieją wyciągnąć, uczyć się na błędach. Te narody istnieją! Jest naród jedyny na świecie, jak historia! Historią, który w nierządach i zbrodniach onych politycznych wyjątek stanowi. Ten naród nie istnieje. Była propozycja z Domu Kultury Cypriana Kamila Norwida. No, czy chcemy uczestniczyć w takim jakby zbiorowym, mieszanym wiekowo środowisku? No i dlatego myśmy się zebrali, a przy okazji był naszym reżyserem Wojciech Terechowicz. Wiesz, kto jest wielkim? Wie. To strasznie ciężko mówić. Czy wiesz, kto jest wielkim? Czy też jest trudne? Jesteśmy uczniami liceum i studentami. I jesteśmy tu w celu, znaczy byliśmy tu w celu wystawienia sztuki o Norwidzie. Co zrobiliśmy? To podobno nam wyszło. Dokładnie. To były teksty Norwida. Norwida, list. Z listu. Przede wszystkim proza, ale też... Opisywały to, co się dzieje. Znaczy dalej jest temat aktualny, prawda? To były teksty o tym, co się działo za czasów Norwida, ale jednocześnie są aktualne. Są bardzo aktualne. Tego, że niepokojąco aktualne. Uważam, że Polacy obecni, to jest od lat przeszło stu, umieją bić się, toczyć bitwy, ale nie umieją walczyć. Nikt w tym kraju nie wierzy w to, że jeżeli takich dzieciaków nie wykształcimy w kulturze i sztuce, to ciągle będziemy wyrobnikami Europy i ciągle będziemy jeździli do Holandii na truskawki. Od 2003 roku jako Zespół Szkół Elektrycznych numer 2 opiekujemy się zegarem świetlnym. Mamy umowę z zarządem budynków komunalnych i staramy się, żeby on funkcjonował. Konserwacja zegara polega na tym, że razem z uczniami Zespołu Szkół Elektrycznych od czasu do czasu przychodzimy i musimy wymienić żarówki. Tutaj u góry znajdują się tylko panele, gdzie są żarówki 40-watowe. One są zasilone z obniżonego napięcia po to, żeby troszeczkę dłużej świeciły i możemy te żarówki wymienić. W dużych cyfrach znajduje się 7 żarówek w rzędzie, natomiast w małych cyfrach jest po 5 żarówek. Raz na 3 miesiące musimy to zrobić. Często się zdarza tak, że mieszkańcy monitorują na przykład przez Straż Miejską, że zegar nie działa. Wtedy staramy się jak najszybciej go naprawić. Zegar jest takim miejscem spotkań charakterystycznym, gdzie możemy się umówić i każdy wie, gdzie znajduje się zegar świetlny w hucie. Dlatego on jest tak nam potrzebny. Jesteśmy w sterowni zegara. Zegar jest zasilony z napięcia trójfazowego, potem jest to napięcie wyprostowane.
No i poprzez obwody poszczególnych segmentów cyfr napięcie jest podawane na górę. Całość jest sterowana tyrystorami, a z kolei tyrystory są sterowane z tak zwanego zegara matki, gdzie tutaj ustawiamy godzinę i datę. Hopa, 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 h